chciałabym polecić do przeczytania książkę zatytułowaną Alfabet Króliczka. Alfabet Króliczka jest to zbiór pojęć wyjaśnionych przez króliczka Teddy'ego, a spisanych przez dziewczynę, ponieważ ze względów oczywistych Teddy nie mógł tego napisać, nie będzie marnował swojego cennego czasu. Pokażę Państwu Teddy'ego. Oto króliczek Teddy. Proszę. A teraz przejdziemy do przeczytania kilku pojęć. Zacznijmy może od dedykacji. Dedykuję wszystkim, którzy czują się zagubieni we współczesnym świecie i rozpaczliwie szukają mistrza, który rozjaśni im w głowie. Teddy. I przeczytajmy sobie. Literka H jak halem. Praktyczne rozwiązanie problemu z nadmiarem rozkochanych w nas dziewczyn. Zamknąć wszystkie w jednym domu, żeby każda lubiła to, w czym jest najlepsze, dla naszej przyjemności. Jedna lubi kurczaka z Lozna, druga synkę, trzecia pastet lub inne przysmaki. Ten projekt ma jednak poważny mankament i nie potrafię przewidzieć, co będzie, jak się wszystkie nawzajem o sobie dowiedzą. Kalorie, to może M jak małżeństwo. Rodzaj kontraktu, który gwarantuje mężczyznom w miarę regularne posiłki w zamian za oddawanie żonom ciężko zarobionych pieniędzy. Co sprytniejsi jednak odkryli, że psy odrobinę zaangażowania, posiadanie na boku kilku dziewczyn dodatkowo oznacza jeszcze więcej posiłków. Wymaga to trochę sprytu i lawirowania przed żoną, ale przy małym wkładzie własnym można obstrzelać się wtedy do boku. Urodziny. Czas spotkania z przyjaciółmi, radości i obżalstwa, w którym pozwolą ci jeść wszystko i jeszcze więcej, bez konsekwencji, nawet jak z nadmiaru nazygasz do butów. Oczywiście nie do spilek dziewczyny, bo byłoby grubo. Przypuszczalnie pożegnałbyś się wtedy z prezentami, tort zryzywał ze ściany i do końca życia zaczynałbyś dzień, prosząc o wypaczenie i przynosząc jej śniadania do łóżka. I pozostańmy w psiej tematyce. Mam tutaj jeszcze do polecenia serię Kryminał pod psem, napisaną przez Martę Matyszczak. Głównym bohaterem tej powieści jest Gucio. Piesek pani Marty, przygarnięty ze schroniska. Przeczytam tylko fragmencik. Zastanawiałem się, co począć. Wołać policję, żeby się zajęła tymi dwoma zbereźnikami, którzy zachowywali się bardzo, ale to bardzo niestosownie w wodach Bałtyku, czy może wygrzebać z bambetli róży, walających się u mych stóp, komórkę. Zrobić bezwstydnikom zdjęcie, a potem szantażować? Całkiem możliwe, że zarobiłbym na dodatkowe pęto kiełbasy śląskie. Początkowo nawet biegałem wzdłuż brzegu i obszczekiwałem fale oraz tych tam migdalących się na mieliźni. Potem jednak uznałem, że nie ma co. Tylko bez nerw. Postanowiłem wykopać dziurę. Polecam tę metodę jako odstresowującą. Jeśli najchętniej nawrzeszczelibyście na szefa idiotę, zrugali dziecko marudę, zamordowali małżonka półgłówka, lepiej w zamian wykopcie sobie dół. Od razu zrobi wam się lżej na duszy. Gwarantuję, a w dodatku unikniecie konsekwencji prawnych. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Ryłem równo, a pryzmy piachu sypały się na boki, aż miło. Powarkiwałem sobie przy tym, znałem też raz czy drugi. Właśnie wtedy, gdy dokopałem się wreszcie do wody, posłyszałem nad sobą wołanie. Orionek, wracaj! Zawołała jakaś pani i założyła pasmo kasztanowych włosów za ucho. Między nią a mną znajdował się wspomniany Orionek, mój pobratymiec. Był nieco większy ode mnie, w ogóle się go jednak nie wystraszyłem, bo od pierwszego rzutu okiem wyglądał na sympatycznego faceta. Jasnobrązowy od podwozia, ciemniejszy na grzbiecie. Usiadł na piasku i przyglądał mi się wielkimi, ciemnymi patrzałami. Uchole w kształcie trójkątów rozstawił szeroko na boki, aż załopotały na wietrze. Jaki ładny piesek, powiedziała jego pani, mając na myśli mnie. Czym od razu zyskała sobie moją sympatię. Damy mu ciastko, Orionku? Zapytała swojego pupila. Nie dość, że miła, to jeszcze mądra. Przyznam, że mało kto jest na tyle inteligentny, by przy pierwszym spotkaniu natychmiast zaserwować mi smakołyk. Natychmiast!
Moja nowa znajoma ściągnęła plecaczek i wydobyła z niego coś, co pachniało jak marzenie. Ciasteczka domowej roboty od razu poznałem. Dostałem hurtowo dwa, prosto do paszczy. Orionek również otrzymał przydział. Blaskaliśmy obaj, a ogony same nam chodziły z zadowolenia. To nie były zwykłe wypieki, tylko kruche delicje o smaku wątróbki. Panie, jakie to było dobre. Orionek łypał na mnie z nutką pobłażania w spojrzeniu. Jemu osobista kucharka pewnie codziennie na śniadanie podawała takie łyko smaki. Mógł sobie grać niewzruszonego. A jak się ma, tak jak ja, takiego solańskiego za właściciela, co to tylko kawą rozpuszczalną i powietrzem żyje, to się później wychodzi na kulinarnię nieopytego przed nowym kolegą. Gdzie twój pan? Mama Orionka się rozejrzała. Pokazałem nosem nataplającego się w odmętach Bałtyku Szymona i sztuknąłem Orionka za czepnię. Zrobił przysiad i rozpoczęliśmy zabawę. Bardzo chciałem się popisać. Pogoniłem własny ogon 5 razy w prawo, tyleż samo w lewo. Ponieważ skurczybyk wciąż był ode mnie szybszy, dał mu w końcu za wygraną. Przysiadłem na zadzie i zawyłem w gromadzące się na niebie chmury. Zauważyłem też, że nagle na plaży zrobiło się tłocznie. Pewnie to miało coś wspólnego ze złotą kulą słońca, zmierzającą uparcie za linią horyzontu. Rodzina przyszła sobie pooglądać. Naród romantyków, myślałby kto. A potem przegrane wojny, nieudane powstania, polityczne pakapy. Nie zebraliśmy się jednak tutaj, by toczyć narodowościowe dysputy. Czego wyjesz? Zagadnął mój pan, który nagle zmaterializował się przed moim nosem. Był mokry, dygotał z zimna i pokrył się gęsią skórką. A na gęsie zrobił się wręcz purpurowy. Ciekawe z jakiego powodu. Za nim stała róża i nieudolnie próbowała zapiąć sobie stanik. Musiał się ją rozpiąć przez te morskie bałwany, bo jakieżby inne. Straciłem zainteresowanie amorkami. Orionek i jego pani, widząc, że nie jestem bezdomny, poszli w swoją stronę. Kiedy zaś Róża i Szymon próbowali wbić swoje mokre cielska w suche ciuchy, ja wywęszyłem trop. Bardzo podejrzany. Zerwałem się więc na równe nogi i cwałując po piachu, podążyłem po wyjściu z plaży. Tam, dokąd mnie kluka niosła. Gucio! Usłyszałem własne imię. Człowieki dobrze zapamiętały, że tak mi na chrzcie dano. Jednak to nie był powód, żeby nagradzać ich posłuszeństwem. Musicie wiedzieć, że ja zawsze robię tylko to, na co mam ochotę. Solański się czasem cieszy ze swojego niby autorytetu, ale prawda jest taka, że spełniam jego widzimisię tylko wtedy, gdy pokrywa się ono z moim własnym. Tym razem nie zauważyłem zbieżności interesów, więc pognałem koło pływalni miejskiej i namierzyłem swój cel, kierując się promenadą w lewo. Cel był krępy, niewywrotny, obarczony bagażem lat. Odział się w długą indyjską spódnicę na gumce i coś, co wyglądało jak indiańskie poncho. Na głowie zasinął się słomkowy kapelusz z rondem, prawie tak wielkim jak to imienia Jerzego Ziętka w Katowicach. Z pozoru kuracuszka jak każda inna. Czułem jednak zalatujący od niej swąd tajemnicy. Jako pies mam tę przewagę nad człowiekami, że posiadam nos przez duże N, a nie jakąś tam niewrażliwą imitację. Nie dość, że bezużyteczną, to jeszcze szpecącą gębę w 99% przypadków. Nabrałem większych podejrzeń, gdy śledzona przeze mnie kobieta odwróciła się na chwilę. Otóż z jej szyi zwisała lornetka. No i powiedzcie mi, kto o czystym sumieniu spaceruje z lornetką?